No, co mam dużo tutaj powiedzieć, żeby wyrazić wam ten stan roku, stan, ten okres w roku, okres, to nie brzmi, ten okres w roku, który teraz mamy. Wakacje, a to oznacza dużo czasu wolnego i możliwość swobodnej pracy nad swoimi poszczególnymi rzeczami, no chociażby urządzenie maratonu jakiejś ulubionej serii filmowej, czy też praca na YouTube, czy też praca YouTubera. Wbrew powszechnym głosom, że to wcale nie praca, ale dla mnie jest. Witajcie, moi drodzy. Kochani widzowie, w kolejnym odcinku z Zaptie, pierwszym wakacyjnym i wreszcie od takiego dłuższego czasu. I co tu więcej powiedzieć, Holender? No przecież no nie nagrywam ze scenariuszem non-stop. Zaptie, po raz kolejny już, ten kolejny raz w miesiącu, ale tym razem po raz kolejny ten miesiąc po poprzednim odcinku, przy czym należy zaznaczyć, że poprzedni odcinek został opublikowany na YouTubie dopiero pierwszego dnia tego miesiąca, czyli lipca. Ale przyrzekam wam, zgodnie ze swoim przyrzeczeniem, że co się nie udało w wakacje zeszłego roku, to się uda raczej dzisiaj. To się uda w tym, że w lipcu i sierpniu, że lipiec i sierpień będą najbardziej aktywnymi kanałami na YouTube, będą najbardziej aktywnymi kanałami na YouTubie, jeżeli oczywiście zbiorę siły i nie będę miał żadnych innych zobowiązań, bo jak się akurat okazuje, zamierzam urządzić sobie przede wszystkim zamierzam sobie przede wszystkim u boku tego całego YouTubowania maraton filmów z Jamesem Bondem. Pobrałem sobie na świeżo zakupionego pendrive'a wszystkie 24 dotychczasowe części. Zanim do kin wejdzie 25 i udam się na nią do Chin. A póki co, no właśnie. Oto przed wami kolejny odcinek Zaptyje. Zapraszam do oglądania. I ciekawe, co będzie nas czekało dzisiaj. Tego się dowiemy za chwilę również. Zapraszam do oglądania, tak jak już mówiłem. No dobra, jesteśmy już w grze. Witam was bardzo serdecznie. Cytując wszystkiego do planeta. Jak zapewne zauważyliście na samym starcie, albo raczej nie zauważyliście, ja to zauważyłem. Już mam coś mało zdrowia, prawda? No właśnie, więc przydałoby się. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Oczywiście niepoprawne ustawienie kamery. Ej, no kurde, minąłem ten. O właśnie, to jest właśnie ten wodopój. Tutaj zupełnie inaczej działają wodopoje niż w poprzednim mieście, w którym byliśmy dotychczas. Okej. Ale tak naprawdę to jednak wiem, co będziemy robić. Tylko, że nie w sensie tego, co się wydarzy teraz w fabule, no. Zostaliśmy więc zgodnie z poprzednim, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, wcieleni wreszcie oficjalnie do. Co jest? Uratowałem życie cywila. Zostałem wreszcie oficjalnie wcielony do służby w tej straży, tej tureckiej straży szeryfowej. Dbającej o bezpieczeństwo mieszkańców przed, no właśnie, wszelakimi zbójami i innymi przestępcami.
No i jak się okazuje, podobnie jak w dużych grach, mamy tutaj wydarzenia losowe, jak się akurat okazuje. Chociażby tak jak w Far Cry 4 ostatnio ogrywam na PlayStation 3. No i jeszcze sobie też odkopałem MUVA do tej PS3 do którego to MUVA to kupiłem jeszcze ten nawigator i będę sobie naparzać. Obróca mi jest niepotrzebna. Okej, tak naprawdę to te wszystkie rzeczy zostały mi wyznaczone kompletnie przez przypadek, jakby nie patrzeć. Ale tak czy owak, zamiast się pierniczyć w tańcu, może raczej zrobić cięcie, bo po tym mieście się dosyć długo chodzi, a niestety, jak się akurat okazuje, ten. Nie wziąłem ze sobą konia i popierdzielam po mieście na piechotę, kurde. Oczywiście fizyczne obiekty do planu, jak się okazuje, można tam tego zrobić. No szkoda sobie naprawdę, że tutaj nie ma sprintu, no. Grupa kolaboratów robi incydenty, that will provoke the people of different nationalities and then each other the battle by the walls of night. Give them some peace. No dobra. Włączyłem reklamy. A więc tego, co mam rozumieć, się poddajesz jako jedyny z tej całej gromadki, tą, która już nie żyje. No dobra. Tak więc, kolego, idziesz do paki. Nie ten przycisk cholera. Idziesz do paki. No właśnie. No. I sorry, no nie pokazałem wam ostatecznie tego całego rozprawienia się z tą całą bandą przybertasów, ponieważ no to nie jest misja główna, tylko poboczna, której wykonanie jest obowiązkowe do udostępnienia na misji głównej, no. Ale tak czy owak, no właśnie. Ja pier... No po prostu ja w to nie wierzę. Gdzie jest ten jeszcze jeden koleś? Tutaj jesteś, draniu.
No więc to, do paki. Misja ukończona. Udało się. No sporo jest aktywności w tym mieście, jak będę patrzeć. Zawsze to jest. No dobra, powrócę do was w momencie, kiedy pojawi się jakaś misja popularna. No dobra, już ja przepraszam bardzo was, jestem z powrotem i... Oto więc uaktualniła nam się nowa misja. Oczywiście się za was odbije, więc musimy spać broń. Żeby nie budzić zbędnych podejrzeń, niepotrzebnych bardzo. O rany. Dzień dobry, szefie. Czego pan chce? Czego pan by ode mnie takiego chciał? Oho. Baza przemytników narkotyków, kurde. Spotkaj się ze swoją drużyną. Jedziemy! Umiejętność strzelania z konia przydałoby się... Zabić, przepraszam bardzo. Iha! Tak jest! No dobra, tak więc zaczynamy. Formacja czterokątna. Gdzie to? Tam gdzie się przyczynić. Jazda, grupą na niego. Ale akcja, będę tu się dziać nieźle, naprawdę. Zaczuję to naprawdę. No co jest, echo? No co jest, echo? Aj, dosta... Niech to, nie uleczyłem się przed rozpoczęciem misji, no. A co ty, nie mają tu jakkolwiek apteczek, no. Ja! No po prostu muszę to wbić sobie do swojego niezbyt, nie zawsze rozumnego, rozumnej głowy, że powinienem ja był ten Teges. Zawsze się uleczać przed rozpoczęciem misji, aby nie popełniać więcej takich wpadek, bo inaczej może się to skończyć bardzo źle. No ale tak czy owak, no więc jestem w pełni uleczony. A my widzimy, że to jest pozostanie na misji, bo to co było, zrobiłem wcześniej było raczej tu. Rozpocznij operację. No dobra, moi drodzy towarzysze. Wiecie bardzo dobrze, w jakim celu my tutaj przybyliśmy. Musimy najechać bazę wroga. Ale zrobimy to od boku, żeby nie było. Jeszcze raz to zrobimy. Czekać. Przyjrzyjcie się uważnie. Widzicie jaki rozległy teren? Musimy być ostrożni. Tak więc... Jazda! Kupą na tych dwóch!
Atakują nas! Do broni! O rany, snajperzy, snajperzy! Dobrze! Oj! Dalej! Puścisz to wszystko z dymem! Dosłownie! W ogóle to narkotyki w naszych czasach? O kurde! O nie! Otwierajcie ich tam! No właśnie, takie oto zaczyna przyjemność, to jest teraz, które trzeba robić, jakby nie patrzeć. Skąd oni się biorą? Z tego domku szczerze niby, a nie kto? Rozstrzelać ich! Rozstrzelać każdego, kto się na potoki podnika. Yeah.
normalnie turecki Heisenbergowie tutaj się zrobili po prostu. Kurde, nie wiem ile oni jeszcze wytrzymają, ale... Zabijaj wszystkich bandytów. Zabijaj. W DTLS-ie kurde by mnie za to skarcili. Udało się. Panowie, misja wykonana. Jestem z siebie dumny. Ale to nie koniec dzisiejszych niespodzianek, moi drodzy. Ewentualnie misję specjalną sobie wykonamy. To, czym się zajmują na co dzień zaptije. Bo wcześniej to było to osobiste porachunki, a teraz to, no właśnie, walczymy na śmierć i życie. Dokąd ty idziesz? Dokąd ty idziesz? Okej, pierwszy z głowy. No właśnie, sposób na archiwizację został oficjalnie znaleziony. Wystarczyło tutaj się ten tego przenieść.
jeszcze, tak żeby on nie zauważył. Nie no, tam jeszcze mi się dziwnie kojarzy z Assassin's Creed. Powinienem ja był wrócić do... tej gry. Po tych wszystkich latach. Z nowym kontrolerem. Moje kontakty. Po prostu w całym mieście. To jest lokalny przestępca. No i się mam. Mam dużo wyzwania. Do portu, teraz się udał ten koleś, tylko jeszcze się odsunę, bo nie wiadomo dokąd teraz może. Te noże się bardzo przydają, naprawdę. W pierwszym dwóm trzeba było poderżnąć gardło. To jest kolejny jeden, wykonujący legend. Nie! Kurde! Teraz mi pozostaje przed nim uciekać. A niech to. No i co? Niestety jedynym wyjściem będzie go zabić, skoro mnie zauważył, no. To już trwa zdecydowanie za długo, a ja chciałbym to wreszcie skończyć. No dobra, szanić tamtą misję, koniec końców.
wreszcie. Właśnie, to jest chyba 6 doświadczenia. No to zaczynamy! Assassin's Creedowe parkurowanie, tak jak w pierwszych częściach. Co? Co jaja sobie robić? Serio do tych parkurowych wezwań. Miej mi przyjemność dojść przeciwnicy. Gdzie teraz? Tędy. To się nie okazało, że... Nie traficie mnie! Spadaj! Gonitwa niczym z hollywoodzki film z akcji, kurde, po dachach. No i teraz wielki finał na tym stopniu końcowym. Ach, mam cię. Tak jest. I kto tu jest mistrzem? Cieszę się, że chociaż tyle udało mi się wykonać. Okej, okay, tak więc widzimy się ponownie i oto więc udało mi się odblokować kolejną misję popularną. Co ogólnie misji nie odblokuje swojego filmu, ten tak jest. Powoli. Idąc naprzód. Nagle zabili i nagle wiadomo, że to jest wielki konwój. Przywitaj konwój. Że niby... na godzinę wykonaj napaści na przemytników. Tylko że zaraz. W tej misji to ja chyba powinienem wykorzystać tego. No właśnie. Nie pozwól im przejść. Tam dół. Na stanowiska. Przede wszystkim oczekiwanie się liczy, jak się to pokazuje. Dobra, przemytnicy za chwilę tutaj przyjadą. 3, 2, 1. Ognia! Świetnie. Oj, nadciągają kolejni.
A niech to. Okej, moi drodzy, akcja, akcja! No i co, to wszyscy? Nie mówcie, że będzie jeszcze jeden jechał. Teraz powinno mnie dobrze się słychać, bo pewnie przez cały film było słychać z maszyny. A masz! Misja ukończona. Poważnie. Okej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wreszcie. Przeszliśmy sobie dwie misje fabularne kolejne. Ale nie objawiła nam się żadna cutscenka. Cóż, umieści się jedną takową z poprzedniego odcinka. Na pewno coś z tego wyjdzie. Jednego z poprzednich odcinków przynajmniej, tak naprawdę. A tymczasem... do zobaczenia wkrótce. Jeszcze w tym samym miesiącu, bo mamy wakacje, więc mamy sporo czasu dla siebie, dla swoich przyjemności i no. Ale wpierw... rozpocznę swój osobisty... Ale wpierw? No właśnie. Albo inaczej. No... no i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przyszłem sobie dwa misje popularne i jeszcze ewentualne te... free running. Czy te ewentualne misje poboczną parkurową. No i co? Widzimy się w nowym odcinku, który pojawi się jeszcze w tym miesiącu, podobnie jak parę kolejnych. Mam przynajmniej taką nadzieję. To musi się udać. A ja tymczasem rozpocznę swój maraton filmów o czymś się bądzie. Do zobaczenia.